Spójrzmy na podpunkt B. Tu także poszukujemy wyrazu pierwszego oraz różnicy, czyli wszystkie, czy właściwie oba równania, doprowadźmy do takiej postaci, żeby tutaj się pojawiło jako niewiadome tylko A1 oraz R. Tu mamy wyraz pierwszy, czyli tutaj jest wszystko w porządku, natomiast tu się pojawił wyraz czwarty. Wyraz czwarty otrzymamy wówczas, gdy do wyrazu pierwszego dodamy trzy różnice, ponieważ to będzie A4. Czyli możemy już podstawić. Tu mamy A1, dodać A4, czyli A4 to jest A1 plus 3R i to będzie równe 11. Redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy 1A1 dodać A1, dodać 1A1, czyli mamy 2A1 plus 3R równa się 11. No i spójrzmy tutaj. Mamy wyraz siódmy, a wyraz siódmy otrzymamy wówczas, gdy do wyrazu pierwszego dodamy 6 różnic. Tu mamy wyraz trzeci, czyli aby otrzymać wyraz trzeci, do wyrazu pierwszego dodajemy 2 różnice i mamy A3. Tutaj jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę. Otóż tutaj pojawił się minus, a minus zmienia nam znaki naprzeciwne. Czyli zapiszmy najpierw tak. Wyraz siódmy to będzie A1 plus 6R. Następnie mamy minus, a ponieważ minus nam zmienia znaki, no to musimy otworzyć nawias i dopiero w nawiasie zapiszemy A3, czyli to, a więc A1 dodać 2R. Tutaj zwróćcie uwagę, że A1 plus 6R to jest A7, A1 plus 2R to jest A3, czyli nadal mamy dokładnie to samo co tutaj, A7 odjąć A3. No i po kolei opuszczamy nawias, pamiętając o zmianie znaków, czyli mamy odjąć A1, odjąć 2R, redukujemy wyrazy podobne, czyli 6R odjąć 2R to będzie 4R, czyli w przypadku tego drugiego równania zapiszemy, że 4R, bo to otrzymaliśmy i to będzie A7 odjąć A3, równa się 20. No i tak, tutaj najwygodniej, żeby wyznaczyć R, będzie podzielić drugie równanie przez 4. Zatem pierwsze przepiszmy. 2A1 plus 3R równa się 11. Tutaj otrzymamy R równa się 20 przez 4, czyli 5. Mamy R, czyli podstawiamy piątkę do tego równania, czyli w to miejsce i obliczamy wówczas A1. Zatem 2A1 3 razy R, czyli 3 razy 5 to 15, równa się 11. 15 przeniosę na prawą stronę, czyli 2A1 równa się 11 odjąć 15, czyli 2A1 to minus 4. Obustronnie dzielimy przez 2, czyli pierwszy wyraz tego ciągu wynosi minus 2. No i podajemy odpowiedź. Wyraz pierwszy to minus 2, różnica tego ciągu jest równa 5. Spójrzmy na podpunkt C. Tu mamy wyraz drugi, wyraz czwarty. No oczywiście oba są tutaj podniesione do kwadratu. Czyli my szukamy wyrazu pierwszego, szukamy różnicy, czyli wykorzystując tylko właśnie wyraz pierwszy i różnicę, zapiszmy sobie to równanie. Możemy zapisać zatem, że jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy jedną różnicę, to otrzymamy wyraz drugi. Następnie, jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy 3 różnice, to otrzymamy wyraz czwarty. Natomiast tutaj uważajcie, ponieważ we wzorze mamy A2 do kwadratu, czyli zapisując to dokładnie w takiej samej postaci, zamiast A2 napiszę A1 plus R i to również muszę podnieść do potęgi drugiej, ponieważ to jest nasze A2, a 2 podnosimy do potęgi właśnie drugiej. Dodać A4 do kwadratu, czyli A1 plus 3R do potęgi drugiej. I to jest ta nasza lewa strona tego równania, czyli ta troszkę trudniejsza, no bo to oczywiście nadal jest równe 16, ale doprowadźmy to sobie do najprostszej postaci. Zwróćcie uwagę, że tu mamy wzór skróconego mnożenia, ten sam, zarówno tutaj, jak i tutaj, bo to będzie ten wzór. A plus B do kwadratu równa się A kwadrat dodać 2AB
No i dodać b kwadrat, gdzie nasze a to będzie a1, a nasze b tutaj będzie równe r. No to liczymy. A do kwadratu, czyli a1 do kwadratu, dodać 2 razy a1 razy r i dodać r do potęgi drugiej. Tutaj to będzie dokładnie ten sam wzór, czyli nasze a to będzie a1, nasze b to będzie 3r. Czyli mamy a kwadrat, czyli a1 do potęgi drugiej, dodać 2 razy a1 razy 3r, czyli to będzie 6a1r i dodać b kwadrat, czyli 3r do kwadratu, to 9r kwadrat. Podnosimy całe 3r, czyli zarówno trójkę, jak i r do potęgi drugiej. No i teraz zredukujmy tutaj wyrazy podobne, czyli mam tak, a1 kwadrat plus a1 kwadrat to 2a1 kwadrat, 2a1r plus 6a1r to będzie 8a1r, no i jeszcze r kwadrat, to oczywiście mamy 1r kwadrat plus 9r kwadrat, czyli to będzie 10r kwadrat, no i mamy wszystko tutaj już zredukowane. Zatem w miejsce tej lewej strony, którą mamy tutaj, możemy podstawić takie wyrażenie, czyli mamy tak, 2a1 kwadrat dodać 8a1r dodać 10r kwadrat równa się 16. No i spójrzmy na to drugie równanie. Mamy a3 plus a5, czyli żeby otrzymać wyraz trzeci, do wyrazu pierwszego dodamy dwie różnice i to będzie wyraz trzeci. Tu mamy wyraz piąty, co możemy zapisać jako a1 plus 4r równa się a5. Zatem mamy a3 plus a5, czyli a3, a więc a1 plus 2r dodać, czyli plus nam znaków nie zmienia, nawiasu nie trzeba zapisywać. Redukujemy wyrazy podobne, czyli a1 plus a1 to 2a1, 2r plus 4r to będzie 6r. Czyli w tym drugim równaniu mamy 2a1 plus 6r równa się 8. Następnie tutaj możemy obustronnie to równanie podzielić przez 2. No i tutaj zobaczcie, też możemy podzielić sobie przez 2. Czyli będziemy mieli a1 kwadrat plus 4a1r plus 5r kwadrat równa się 8, a tutaj będzie a1 plus 3r równa się 4. No i musimy taki układ równań sobie rozwiązać. Jak to zrobić najprościej? No wykorzystując metodę tym razem podstawiania. Czyli ja z tego drugiego równania wyznaczę sobie a1. Czyli pierwsze równanie przepiszmy. Mamy a1 kwadrat plus 4a1r plus 5r kwadrat równa się 8. A tutaj mamy a1 równa się 4 odjąć 3r. No i teraz, jeżeli mamy wyznaczone a1, to w miejsce a1 do tego równania powyżej, czyli tutaj oraz tutaj, podstawimy to wyrażenie, czyli 4 odjąć 3r. Mamy a1 do kwadratu, czyli 4 odjąć 3r do potęgi drugiej, dodać 4 razy a1, czyli 4 odjąć 3r razy r, dodać 5r kwadrat równa się 8. No może na razie nie przepisujmy tego drugiego równania, bo nie wiem, czy nam się tutaj wszystko zmieści. Spróbujmy sobie to doprowadzić do jak najprostszej postaci. Tutaj zauważcie, że znowu nam się pojawił wzór skróconego mnożenia. To będzie tym razem ten wzór z odejmowaniem. Otrzymamy wówczas a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat, czyli tutaj nasze a to 4, b to 3r, no i podstawiamy. Mamy a kwadrat, czyli 4 do kwadratu 16, odjąć 2 razy 4, 8, 8 razy 3r to 24r, no i dodać 3r do kwadratu, czyli 9r kwadrat. Tutaj wykonujemy sobie mnożenie, 4 razy 4 to będzie 16, no i 16 razy r to 16r, 4 razy minus 3r to minus 12r, i jeszcze razy r to minus 12r kwadrat, dodać 5r kwadrat, no i ósemkę też przenieśmy,
odjąć 8 równa się 0. No i redukcja wyrazów podobnych od stopnia najwyższego, czyli mamy tak, r kwadrat w tych miejscach, 9 plus 5 to 14, 14 odjąć 12 to 2, czyli 2r kwadrat, teraz r. Minus 24 plus 16 to minus 8r. No i jeszcze liczby, czyli 16 odjąć 8 to będzie 8 równa się 0. Żeby te współczynniki były mniejsze, podzielę sobie obustronnie przez 2, czyli r kwadrat odjąć 4r plus 4 równa się 0. No i musimy rozwiązać takie równanie. Możemy na przykład rozwiązać to równanie wykorzystując deltę. Zatem przy r w drugiej potędze mamy 1, b wynosi minus 4, a c to będzie 4. Obliczamy deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Minus 4 do kwadratu to 16, odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy 16, odjąć 16, czyli 0. Skoro delta jest równa dokładnie 0, to wiemy, że mamy jedno rozwiązanie, czyli jedno r, które policzymy ze wzoru minus b przez 2a. Minus b, no to wówczas do b dostawiamy minus, czyli minus minus 4 da nam tak naprawdę 4 na plusie. 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, zatem r wynosi 2. Mamy już policzone r, natomiast my jeszcze chcemy wyznaczyć sobie wyraz pierwszy. No to zauważcie, że wzór na a1 był tutaj. Mamy a1 równa się 4 minus r, 4 odjąć 3r, tak, oczywiście. No i podstawiamy. Skoro znamy r, no to możemy zapisać, że mamy 4 minus 3 razy r, czyli minus 3 razy 2 to minus 6, czyli wyraz pierwszy wynosi minus 2, no i to będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt d. Mamy wyraz trzeci, czyli możemy zapisać, że wyraz trzeci otrzymamy wówczas, gdy do wyrazu pierwszego dodamy dwie różnice. To mamy wyraz piąty, czyli otrzymamy go, gdy do wyrazu pierwszego dodamy cztery różnice. Mamy a3 plus a5, no to zapiszmy. Czyli mamy a1 plus 2r, to jest a3, dodać a5, czyli a1 plus 4r równa się 4. No i spójrzmy na drugie równanie. Mamy a2, czyli a2 to będzie a1 dodać r, czyli do wyrazu pierwszego dodajemy różnicę, a wyraz czwarty to będzie wyraz pierwszy plus 3r. No to podstawmy do wzoru, tylko tu zwróćcie uwagę, że mamy a2 razy a4, czyli nasze a2 to będzie a1 plus r razy a1 plus 3r. No i musimy pomnożyć całe a2 przez całe a4, czyli koniecznie musimy to sobie zapisać w nawiasie, bo gdyby tego nawiasu nie było, to wówczas bym przepisała sobie a1 i tylko wymnożyła przez siebie te dwa wyrazy, no a to nie jest prawda. Całe a2 mnożymy przez całe a4, stąd tutaj te nawiasy są konieczne, jest to równe 6. No i musimy to sobie uporządkować, czyli a1 plus a1 to 2a1, 2r plus 4r to będzie 6r równa się 4, no a tutaj mnożymy wszystko przez wszystko, czyli a1 razy a1 to będzie a1 kwadrat, a1 razy 3r to 3a1r, teraz przez r, r razy a1 to będzie a1r, r razy 3r to 3r kwadrat równa się 6. No i tak, tutaj możemy sobie obustronnie podzielić przez 2, czyli mamy a1 plus 3r równa się 2, a tutaj, czy mamy jakieś wyrazy podobne? No mamy tutaj, czyli przepiszmy a1 kwadrat dodać 4a1r dodać 3r kwadrat równa się 6. No i to będzie przykład do rozwiązania metodą podstawiania, czyli z pierwszego równania wyznaczę sobie a1, czyli a1 to będzie 2 odjąć 3r. No i sobie zaznaczmy, żeby to nam nie uciekło, że później z tego równania wyznaczymy także a1. Podstawiamy zatem do drugiego równania w
miejsce każdej litery A1 tego wyrazu 2 odjąć 3R. Czyli A1 mamy tutaj oraz w tym miejscu. No to po kolei A1 kwadrat to będzie 2 odjąć 3R do kwadratu. Dodać 4 razy A1, czyli 2 odjąć 3R i jeszcze razy R, dodać 3R kwadrat i tą szóstkę możemy sobie przenieść na lewą stronę. Co nam się tutaj pojawiło? Tu mamy wzór skróconego mnożenia, zapiszmy który, czyli z tego otrzymamy A kwadrat odjąć 2AB, dodać B kwadrat. Spójrzmy tutaj na to, co mamy w naszym równaniu, czyli nasze A to będzie 2, natomiast B to 3R. No i zgodnie z tym wzorem, A kwadrat to 4, odjąć 2 razy 2 to 4, 4 razy 3R to 12R, dodać 3R do kwadratu to 9R kwadrat. Tutaj mnożymy wszystko przez siebie, czyli 4 razy 2 to 8, 8 razy R to będzie 8R, no i 4 razy minus 3 to minus 12R, minus 12R razy R to minus 12R kwadrat plus 3R kwadrat odjąć 6 równa się 0. No i redukujemy wyrazy podobne, najlepiej od najwyższej potęgi. 9R kwadrat odjąć 12R kwadrat to minus 3R kwadrat plus 3R kwadrat to będzie 0, czyli to nam się redukuje. Teraz R. Minus 12 plus 8 to minus 4R. No i mamy jeszcze 4 odjąć 6 to minus 2 równa się 0. Zatem minus 2 przerzućmy sobie na stronę prawą. No i żeby wyznaczyć R, musimy obie strony podzielić przez minus 4, czyli R to minus 2 czwarte. Skracamy, czyli R to minus 1 druga. Mamy wyznaczone R. No i teraz w miejsce R tutaj do tego równania podstawiamy minus 1 drugą i wyznaczamy A1. Zatem A1 to 2 odjąć 3 razy minus 1 druga, czyli mamy 2 dodać, bo liczba ujemna razy ujemną da wynik dodatni. 3 razy 1 druga to 3 drugie, a 3 drugie to 1 cała i 1 druga, czyli A1 to 3 całe i 1 druga. Zapiszmy odpowiedź. A1 to 3 i 1 druga, natomiast R to minus 1 druga. Spójrzmy na podpunkt kolejny. Tutaj także najpierw sobie rozpiszmy może A5. A5 otrzymamy wówczas, gdy do wyrazu pierwszego dodamy 4 różnice. Tutaj już mamy A1, ale zauważcie, że tu nam się pojawiła proporcja, bo to, co mamy w tym pierwszym równaniu, możemy zapisać w ten sposób, że to będzie minus 1 przez 1. Czyli najpierw mnożymy to sobie na krzyż, czyli 1 razy A5 to będzie A5, równa się A1 razy minus 1 to minus A1. No i dopiero teraz to sobie będziemy podstawiali. Czyli w miejsce A5 podstawimy A1 plus 4R równa się minus A1. No bo minus A1 jak najbardziej tutaj nam może pozostać, bo A1 szukamy. Tu mamy A2 razy A7, czyli wyraz drugi to będzie wyraz pierwszy plus jedna różnica. Natomiast wyraz siódmy to będzie wyraz pierwszy plus 6 różnic. No i podstawiamy do równania. Pod A2 podstawię A1 plus R razy A7, czyli A1 plus 6R i wówczas otrzymamy minus 1. No i teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsze równanie, to minus A1 przeniosę na stronę lewą. Jeszcze dodać 4R równa się wówczas 0. Tutaj wykonamy mnożenie. To razy to, to będzie A1 kwadrat, A1 razy 6R to 6A1R, następnie R razy A1 to A1R, R razy 6R to 6R kwadrat, no i jeszcze minus 1 przeniosę na stronę lewą, pamiętając także o zmianie znaku. Redukujemy wyrazy podobne, czyli A1 plus A1 to będzie 2A1 plus 4R równa się 0.
tutaj od najwyższej potęgi, czyli mamy tak, A1 kwadrat tylko tutaj. Dobra, następnie 6A1R plus 1A1R to będzie 7A1R dodać 6R kwadrat plus 1 równa się 0. No i teraz, jeżeli chodzi o to pierwsze równanie, możemy je sobie podzielić obustronnie przez 2, czyli tutaj otrzymamy A1 plus 2R równa się 0. No i z tego równania możemy już sobie wyznaczyć A1, ponieważ A1 to będzie 0 odjąć 2R, czyli minus 2R. No i teraz w miejsce A1 do tego naszego drugiego równania, czyli tutaj oraz tutaj, podstawiamy minus 2R. No to mamy A1 do kwadratu, czyli minus 2R do potęgi drugiej, dodać 7 razy A1, czyli minus 2R, razy R, dodać 6R kwadrat plus 1 równa się 0. No i mamy równanie już z jedną niewiadomą. Minus 2R do kwadratu to 4R kwadrat. 7 razy minus 2 to minus 14, czyli tu mamy minus 14R razy R, czyli minus 14R kwadrat. Plus 6r kwadrat plus 1 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne. 4 odjąć 14 minus 10. Minus 10 plus 6 to minus 4, oczywiście r kwadrat. Plus 1 równa się 0. Czyli 1 przenieśmy na stronę prawą, czyli minus 4r kwadrat równa się minus 1. Obustronnie dzielimy przez minus 4, czyli r kwadrat to będzie 1/4. Zatem, żeby wyznaczyć r, wyłączymy sobie pierwiastek, czyli tu mamy z 1/4 lub r to pierwiastek z minus 1/4, czyli tutaj otrzymamy 1/2, bo włączamy pierwiastek z licznika i z mianownika, a tutaj minus 1/2. Gdy mamy zatem wyznaczone r, możemy policzyć A1, bo też będą dwa przypadki, czyli pierwszy dla r równego 1/2, no to A1 to będzie minus 2r, czyli minus 2 razy 1/2 to minus 1, natomiast dla r równego minus 1/2, no to mamy A1 równa się minus 2 razy minus 1/2, czyli 1 na plusie. No i podamy odpowiedź. R równa się 1/2, A1 minus 1, lub R to minus 1/2, a wówczas A1 wynosi 1. No i spójrzmy na podpunkt F. Tutaj możemy zapisać, że wyraz drugi to wyraz pierwszy plus różnica, natomiast wyraz trzeci to wyraz pierwszy dodać dwie różnice. No i podstawiamy do pierwszego równania. A1 przepiszmy, dodać A2, czyli A1 plus R, dodać A3, czyli A1 plus 2R i jest to równe 3. Teraz spójrzmy tutaj, mamy wyraz trzeci, no to już wiemy, że to będzie A1 plus 2R równa się 5, przez A4, a wyraz czwarty to wyraz pierwszy plus 3 różnice. I to możemy sobie podstawić, no i dodać 2. Jeżeli chodzi o to pierwsze równanie, to najpierw zredukujmy wyrazy podobne. Mamy A1, A1 oraz A1, czyli 3A1. No i mamy 1R plus 2R, czyli plus 3R równa się 3. No i możemy sobie od razu zapisać, że będziemy chcieli obustronnie to równanie podzielić przez 3. No to teraz spójrzmy na to równanie. Co tutaj byśmy mogli zrobić? Może na razie to sobie przepiszmy jeszcze. Czyli mamy tak, A1 plus 2R równa się 5 przez A1 plus 3R, dodać 2. I z tego pierwszego równania otrzymamy A1 plus R równa się 1, czyli możemy wyznaczyć sobie A1, czyli A1 to będzie 1 odjąć R. No i gdy mamy wyznaczone A1, to podstawmy sobie 1 odjąć R do tego równania. Czyli mamy A1, czyli 1 odjąć R, dodać 2R równa się 5 przez A1, czyli 1 odjąć R
dodać 3R, no i dodać 2. Czyli tak, tu redukcja wyrazów podobnych. Mamy minus 1 plus 2 to będzie 1R, czyli po prostu R. Tu też zredukujmy wyrazy podobne w mianowniku, czyli mamy 1 minus 1 plus 3R to będzie 2R, czyli to sobie zapiszmy, no i plus 2. Na początek dwójkę przeniosę na stronę lewą, czyli mamy 1 plus R odjąć 2 równa się 5 przez 1 dodać 2R. Redukujemy, czyli 1 odjąć 2 to minus 1, czyli mamy R odjąć 1 przez 1. Tak, możemy to sobie zapisać, co nam pozostanie po stronie lewej. A tu mamy 5 przez 1 plus 2R. No i zauważcie, że otrzymaliśmy proporcję, czyli R odjąć 1 możemy pomnożyć przez 1 plus 2R równa się 5 razy 1. No i tutaj musimy wymnożyć przez siebie te dwa nawiasy, czyli R razy 1 to R, R razy 2R to 2R kwadrat, minus 1 razy 1 to minus 1, minus 1 razy 2R to minus 2R, równa się 5. Piątkę przerzucę sobie na stronę lewą. Tutaj już uporządkujmy, czyli tak, 2R kwadrat minus 2R. Właściwie no tutaj mamy, możemy już zredukować, minus 2 odjąć 1 to minus 1R, czyli minus R i minus 1 odjąć 5 to minus 6. Mamy równanie kwadratowe, rozwiązujemy je deltą, zatem A wynosi 2, B to minus 1, natomiast C to minus 6, delta to B kwadrat odjąć 4 razy A razy C, B kwadrat to minus 1 do kwadratu, czyli 1, odjąć 4 razy 2, poprawmy, 4 razy 2 i razy C razy minus 6, czyli mam tak 1, na pewno plus 4 razy 2 to 8, 6 razy 8 to 48, czyli delta to 49. No to od razu obliczmy pierwiastek z delty. A pierwiastek z 49 da nam 7, czyli już wiemy, że mamy dwa rozwiązania. Pierwsze R obliczymy ze wzoru takiego, czyli podstawmy minus B to będzie 1, odjąć pierwiastek z delty, 2 razy A to 2 razy 2, czyli 4, mamy minus 6 czwartych, skracamy przez 2 i otrzymamy minus 3 drugie. Natomiast drugie R to minus B, dodać pierwiastek z delty przez 2A. Czyli tak, minus B to będzie 1, dodać 7 przez 4. Mamy 8 czwartych, czyli 2. Zatem jak mamy 2 razy R, to pojawi się 2 razy R, 2 razy A1. Czyli tak, gdy R jest równe minus 3 drugie, lub gdy R równa się 2, ponieważ mamy tutaj, zobaczcie, takie dwa przypadki. No to obliczamy A1, to mamy wzór. Mamy tak, 1 odjąć minus 3 drugie, czyli z tych dwóch minusów pojawi się plus 3 drugie, to 1 cała i 1 druga, czyli mamy 2 całe i 1 drugą. Gdy R jest równe 2, no to mamy tak, 1 odjąć R, czyli odjąć 2, czyli A1 wynosi minus 1. No i podajmy odpowiedź. Gdy R wynosi minus 3 drugie, to wówczas A1 to 2 całe i 1 druga, czy 5 drugich w takiej postaci można zapisać, lub gdy R wynosi 2, to wówczas A1 wynosi minus 1.